Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak wraz ze Śmigielskim Towarzystwem Kulturalnym zapraszają na obchody setnej rocznicy wymarszu Kompanii Śmigielskiej do Powstania Wielkopolskiego. Wydarzenie podzielono na dwa dni. 11 stycznia o godzinie 18 odbędzie się okolicznościowa msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śmiglu. Po niej apel pamięci na Placu Rozstrzelanych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich. Z kolei 12 stycznia na godzinę 13 zaplanowana jest plenerowa inscenizacja historyczna na terenie zielonym naprzeciw budynku przedszkola w Śmiglu przy ulicy Leszczyńskiej. Inscenizacji towarzyszyć będą stoiska prezentujące rekwizyty z okresu Powstania Wielkopolskiego.